witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Dopłynęłam właśnie do miejscowości Pakbara z wyspy Kolipe. Na Kolipe kupiłam jajko. Wydaje mi się, że to jest jajko tak zwane preserved egg, czyli to, które jest zakopywane w ziemi. I ono psuje się w tej ziemi, ale psuje się przez bardzo powolny czas i w niskiej temperaturze. I w środku będzie takie ciemnozielone i spleśniałe, ale to jajko się je. One jeszcze były w wersji różowej. Niestety nie byłam absolutnie w stanie dogadać się z mieszkanką Kolipe, żeby zapytać się, czy to faktycznie są te jajka, o których myślę. Także teraz będzie próba. Rozbiję to jajko i spróbuję je zjeść. Sprawdźmy, czy to na pewno jest to, o czym myślę. No nie, ono w środku jest białe. Może się zaraz okaże, że to jest zwykłe jajko gotowane na twardo. No i niestety na to wygląda. No nie jest specjalnie dla Państwa z Pakbara z jajkiem ugotowanym na twardo, wiezionym specjalnie w plecaku. Mówiła Dorota Kamińska, pozytywna kuchnia.pl.